Wszyscy starają się przygotować swoich najbliższych na własne odejście, zakładając, że są przytomni. To jest długi i długotrwały proces, nie zawsze, jak całe życie, udany. Ale z mojej obserwacji wynika, że ci, którzy w życiu poukładali relacje, wszystko jedno, czy to są rodziny formalne, czy nieformalne, no taki już jest świat. Łatwiej im odchodzić. Im bardziej się ludzie kochają, im bardziej przez całe życie rozmawiali o trudnych problemach, tym bardziej są gotowi odejść. A im bardziej rodziny są skłócone, jakieś zapieczone w dramatycznych, nieprzebaczonych sytuacjach, im mniej walczyli o relacje między sobą, tym trudniej. Bo ci, którzy się kochają, jest trudno, ale nie robią jakichś dramatów nad łóżkiem umierającego. Im często w sposób bardzo bolesny spłynie jedna łza, cierpienie jest dojmujące, jakby ktoś im sztylet zanurzał w serce, ale przechodzą go pięknie, z godnością. Te śmierci nazywamy jako takie śmierci domknięte. A ci, którzy nie mieli siły, ochoty, odwagi poukładać swoich spraw, często bywa, że odstawiają, może odstawiają to jest złe słowo, ale traumatyzują potwornie odejście, bo wiedzą, że w momencie odejścia kończy się wszystko i już niczego nie będzie można załatwić. Jak wiemy, żałoba ma swoje etapy, a jeden z tych etapów, zwany etapem suchym, kiedy już minęło od śmierci ponad pół roku, jest najbardziej depresjonogennym etapem. To takie miejsce, kiedy już wszystkie emocje zostały wyciszone i z taką niezwykłą pewnością dochodzi do nas fakt, że tej osoby nie ma i nigdy nie będzie. Wtedy trzeba najbardziej na osierconych uważać. Musimy też pamiętać o tym, że istnieje tak zwana śmiejąca się depresja, że osoby, które pozornie demonstrują dla innych własną siłę, tak naprawdę mogą mieć depresję, którą maskują tym, że są pewne, że mówią, że są dzielne, że na pewno sobie dadzą radę, a tak naprawdę, kiedy zamkniemy drzwi, no to wpadają w głęboką depresję. To jest też pewien sposób wypierania i radzenia sobie. Wszyscy mogą na zewnątrz myśleć, że ta osoba doskonale sobie radzi, a tak naprawdę nie jest to prawda. Bywa, że chorzy na nowotwory albo chorzy na inne przewlekłe i nieuleczalne choroby mają incydenty depresyjne. Wszakże trzeba pamiętać, że nie każdy obniżony nastrój to jest depresja. Oni chorują na depresję, którą można klinicznie zdiagnozować. Dlatego często włączamy leki antydepresyjne wtedy, kiedy depresja jest zdiagnozowana. Musimy sobie o tym powiedzieć, że trzeba być bardzo czujnym, ale nie wszyscy pacjenci muszą chorować na chorujący ciężko w hospicjach muszą chorować na depresję. To nie jest równoznaczne. Wydawać by się mogło, że osoba wierząca łatwiej powinna znosić chorobę. I często tak bywa, bo wierzy Bogu, nie traktuje go jako paskudnego starca, który zesłał na nią chorobę, tylko ufa, że wszystko jedno, czy w powodzeniu, czy w niepowodzeniu, Bóg jest blisko, bo Bóg jest wierny. I tak się bardzo często zdarza. Bywają też sytuacje, kiedy można powiedzieć, wiara szkodzi. W tym sensie, że ktoś uczepi się wiary tak fideistycznie, bez używania rozumu i na przykład przestanie brać leki, bo będzie uważał, że Pan Bóg albo święci go uratują. Co jest niemądre, bo w wierze powinniśmy używać i wiary, i rozumu, i sumienia. Nie miałbym odwagi powiedzieć, że osobom niewierzącym jest trudniej umierać. Przecież wszyscy jesteśmy, nie musimy być osobami wierzącymi, ale wszyscy jesteśmy jakoś osobami duchowymi. I
Te same wartości możemy wyprowadzać z miłości, z bliskości, z piękna świata, z wielkości kosmosu i tu jest miejsce spotkania. Wtedy, kiedy ktoś odchodzi, to już nie musi niczego udawać. Ja jako kapelan staram się złapać wspólną płaszczyznę i na tej płaszczyźnie z nimi próbować budować obraz Pana Boga jako dobra, piękna i prawdy.